Witam Was. Witam Was. E, dzisiaj w sumie taki filmik informacyjny, e, ponieważ chciałem Was poinformować w sumie. Właściwie nawet sam zostałem zaskoczony tym samego rana, ponieważ e, żona mnie rano budzi. się budzi, no ja już byłem obudzony, wstawałem i ja mówi, pierwsza osoba mówi do mnie, masz mniej pracy. Mówię, masz mniej pracy? Jak mam mniej pracy? Nie? No, skasowali ci jedno konto, także już e, masz mniej pracy. E, powiem wam, no, że jak wiecie, wchodziło teraz e, 22. to tak zwane... nie wiem, czy to słowo też, na no, bo tutaj jest okay. dozwolone, Ja także... mówię ten słowo. A C T A Dobra. Ta, no właśnie. To weszło. I w sumie przypuszczałem, że może nawet e, coś być tutaj. Jak na razie tutaj jeszcze jest cisza, ale nie wiadomo co. W każdym razie skasowali nam już e, konto na Daily Motion. Nie ma nas tam. Wykasowali bez żadnego ostrzeżenia, bez niczego. <laughs> e, to wchodziło 22. A dostałem o po 5 jakoś rano już e-maila, że konto zostało skasowane. Nie było żadnego ostrzeżenia. Nie było za co, nie było zańczas. Zaraz Wam pokażę tego e maila. O, tutaj macie. Jest o 5.46 zawiadomienie Daily Motion. Twoje konto zostało wyłączone. I tutaj macie na dole. Drogi szamanie, bardzo nam smutno, że musimy Cię poinformować, że Twoje konto zostało wyłączone zgodnie z jakimiś tam zasadami i konta nie ma. Tyle. I nie chodzi nawet o to, że zabrali mi te 4 dolary, które tam <laughs> robiłem. W 2 lata wrzucania filmów miałem zrobione całe 4 dolary i trzeba było 100, żeby je wypłacić. Także już nie chodzi o te 4 dolary, które mi zabrali, ale dwa lata ponad wrzucałem tam filmy, zrobiłem playlisty, poukładałem to wszystko. Na dodatek jeszcze mieli durnowaty limit, bo nie udało się wrzucić więcej niż 10 filmów, albo tam jakaś długość filmów, niekiedy tylko 6 mogłem wrzucić. Wiecie, ile razy musiałem wchodzić na tą śmieszną, głupią stronę, żeby tam te filmy wrzucać i się męczyć za każdym razem. Nie dało się tego skopiować automatycznie, za każdym razem musiałem jeszcze tagi wypisywać, wszystko, opis za każdym razem kopiować, a oni sobie tak i nie ma. Uwa. No to jest paradoks tego, no ja sobie się z tego śmieję, bo mi to tam lata, mi to tam, no, no trudno, no straciłem e, paręnaście godzin mojego życia, czy nie wiadomo ile, bo nawet nie mam żadnego pojęcia ile na to mi poszło, żeby to tam powrzucać. W każdym razie zostaliśmy jeszcze tu, na CDA i na jej drugim kanale na YouTubie. Także kto go jeszcze nie ma, to rady sobie zasubskrybować, bo jak jeden odfrunie, to może będziecie mieli drugi link, jak zawsze jest w opisie tego. Bo tam też robimy live'y. Czasami, jak jesteśmy gdzieś w mieście, gdzie mamy sygnał, możemy zrobić live'a z Wami, bo tu się nie da, oczywiście. <ścoughs> Także tam na live'ie też nas można zobaczyć, tu nie. No i CDA jesteśmy, ale popatrzę jeszcze, będę szukać za jakąś inną platformą teraz, gdziebym to mógł jeszcze powrzucać, bo tak w sumie tylko dwie, to tak, no widzicie jak to jest, nie? Rano jest, wieczorem jest i rano nie ma, bo jeszcze dzień wcześniej wrzucałem jeszcze filmy na to. I to jest bardzo ośmiech dla mnie, bo ja był na spać na czas i on mówi, a ja robię jeszcze parę filmików na Daily Motion. I dzisiaj rano wstało około czwarte. O wszystko było jeszcze w porządku, bo ja tam bardzo dużo. I później przyjdę maila i to było ząk. Tak, ja, ząg. No niestety, ale patrzcie, jak to szybko idzie, nie? Dlatego ja Wam mówię, jak możecie to sobie kopiujcie, to mi to nie przeszkadza. Możecie sobie to ściągnąć, trzymać sobie to w domu, bo to jest jeden klik. Wszystkie filmy, dokładnie wszystkie te same filmy, co były tu, wszystko po prostu jednym kliknięciem usunęli. Nawet nie ostrzegli wcześniej, tylko przyszedł e-mail informowaniem, że już tego nie ma, nie? jak wchodzę na moje konto, no to mi mówi, że nie ma takiego konta, że, że źle wpisałem coś czy coś. Czyli po prostu wykasowali wszystko z kontem do zera, nie ma koniec. No są bogaci o całe 4 dolary, w końcu zrobili interes życia. No, sorry, no ale to już nawet CDA lepiej płaci, bo tam potrafię wyciągnąć 12 zł na miesiąc. A tu w dwa lata, w których jeszcze nie wypoczyłem. Chyba kiedy, kiedy jesteśmy na ulicy, bo ja cały czas patrzę na Ziemię. Proszę, ty mówisz. Co no, no. Ja rob, I po co ja patrzę na ziemię? Ona zawsze chodzi, zawsze zbiera pieniądze z ziemi, bo tam zawsze leży, żeby jakieś 5 jakieś groszy, czasami złotówkę, 2 złote znajdzie. Ona ma nosa do tego, co chwilkę tylko zbiera, i już ma w samochodzie, I... bo tam gdzie jest to do wrzucania, to już to taka kubka leży, już nawet euro znalazła. <śmany> ma jakieś centy, wszystko. I to znacie, ja robiłam więcej, szkodko w ten dwa lata. Nixen 4 4 dolarów, co on robił, Zarobiłeś I ile pan co on miał? Ja. I bug alent, bo on by to powiedzieć. No i że tylko schyla po to, żeby to pozbierać. <laughs> <laughs> I tyle. Ale teraz jeszcze, jak popatrzymy na te 4 dolary, które oni sobie wzięli, ja byłem tylko jeden. A ilu osobom ten numer dzisiaj w nocy wywinęli? Ja byłem tylko jeden. Ktoś mógł mieć już 99, czyli praktycznie do wypłaty już. Ktoś mógł mieć 80, 60, 70 albo więcej. Jak to teraz sumujemy, no to firma, firma zrobiła jednak fajny interes na tym. Także jak widzicie, to wszystko się wydaje, bo ja się śmieję. Mówię, nie, no tylko 4 dolary na no spokojnie". Ale teraz jak sobie pomyślę, że mogli usunąć tych kont kilka tysięcy, takich jak moje. Ile pieniądze. Ten firm FIRMA Daily Motion ma za jeden raz. No, wtedy mogli się dorobić fajnej sumki już ludziom nie muszą wypłacić, nie wiadomo, już jest ich. To jest naprawdę kratne pieniądze od ludzi. No tak, kradzież. No. Legalne kratne. <grym> ale na ten temat ja nie mogę mówić nic więcej. Dobra, A... no tak w sumie śmiesznie, nieśmiesznie, no w sumie śmieszne to to nie jest za bardzo, no ale. No ale dobra, no nic, poszukam jakiejś innej platformy, nie wiem, zobaczę. Ktoś mi mówił o Patronie, żeby tam zobaczyć. Zobaczę, może tam. Albo spróbuję jeszcze raz na tego Patronita, yy, gdzie nas kiedyś nie chcieli. Może już może już się odmieniło po tym czasie. Zobaczymy. Nie wiem. Muszę popatrzeć, gdzie, gdzie coś zrobić, bo wypadałoby, żeby jeszcze jakaś platformę mieć dodatkową. Zawsze przezorny, ubezpieczony lepiej mieć trzy niż dwie. <noise> tak mi się wydaje, bo jak widzicie, to idzie bardzo szybko. No nie wiem, ja miałem jeszcze konto na Vimeo, powiem wam, ale na te Vimeo zmienili te zasady. Tam jest tylko 5 gigabajtów filmów, które można mieć za darmo. No i to już osiągłem dawno, dawno temu i więc już się tam nie dawałem. Bo później trzeba płacić co miesiąc im. No i na początku można by było te mniejsze taryfy dawać, ale to nie starczy z biegiem czasu, bo tych filmów jest za dużo. To jest. To są, on ma bardzo dużo filmików. W pewnym momencie trzeba będzie jednak tą najwyższą taryfę, ten 1 terabajt, a to jest jednak już spory koszt. Nie jestem teraz pewny, ale nie chcę się pomylić, bo nie sprawdzałem tego już dwa lata temu. Czy to nie było nawet 400 zł miesięcznie, które by trzeba było płacić za to? Nie jestem pewny. Mówię szczelam teraz, bo coś mi się tak kojarzy, że chyba około 100 dolarów było za tego jednego terabajta danych, które oni tam mają. Dobra, tak to mniej więcej wygląda. E, także taka informacja dla Was, że Daily Motion się wydaily motionowało. go nie ma. <gry> Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiamy Was. Do następnego razu. Pa? Jak znajdziemy alternatywę, to na pewno damy znać. Mi się tu kable plączą z mikrofona. Dobra, hej! Narra!